Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Madi i witam Was w kolejnym vlogu życiowym na moim kanale. W tym vlogu życiowym opowiem Wam o stracie dziewczyny. Tak. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienie o każdym nadchodzącym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem życiowym na moim kanale. Jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o stracie dziewczyny. Także zapraszam was do oglądania. Pewnie się zapytacie, jak albo dlaczego już nie mam dziewczyny. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Zresztą zaraz Wam opowiem wszystko co i jak, także zacznijmy może od początku. 28 lutego moja dziewczyna napisała mi, że się o mnie martwi. I pisałem jeszcze, że gdzie ja jestem, z kim jestem i w ogóle, no takie duperlenie. A ja byłem na nią trochę zły, bo nikt nie lubi jak ktoś komuś pisze tak bez powodu, to znaczy nie bez powodu, a jak nie ma jak odpisać coś, no to wiecie. No i ja się wkurzyłem na nią i napisałem prosto z mostu, że chcę przerwy. Tak, że chcę przerwy, bo już miałem mętlik myśli w głowie i chciałem to po prostu jakoś, nie wiem, w ogóle co ja w ogóle chciałem wtedy, nie wiem. Ale tak napisałem i już tego nie cofnę, bo i tak już nie ma co cofać, bo straciłem ją na zawsze. A chciałem ją odzyskać, ale nie wyszło. No trudno. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Adam, myśl. No i po prostu jest mi ciężko teraz, tak, bez dziewczyny, bo nie dość, że jestem sam, to jeszcze masakra. Nie mam dziewczyny i tyle. Jest mi po prostu cholernie ciężko, bo ja ją nawet bardzo kochałem i nie wyobrażam sobie życia bez niej, po prostu, tak? nie wiem jak sobie poradzę bez niej, ale no jakoś muszę sobie radzić dziś bez niej. Ojejku, masakra jakaś z tym wszystkim, nie? W ogóle teraz moje życie runęło w gruzach, bo byłem na szczycie, teraz jestem w dole, tak? Ojejku, masakra, jeszcze raz wam to mówię, bo chcę, żebyście zrozumieli mnie, jaki mam ból w sercu i w ogóle. Po prostu jest mi ciężko bez niej, tak? I no, masakra. Przepraszam, że się powtarzam, ale po prostu jest mi ciężko, tak? Ojejku, nie wiem co już mam powiedzieć i tyle, bo naprawdę zależy mi na niej. Od pierwszej klasy mi na niej zależało i nadal zależy. Także myślę, że w tym vlogu byłoby na tyle. Po
powiedziałem to, co miałem wam powiedzieć. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku z vlogów życiowych na moim kanale. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z tej serii na moim kanale. Na razie.